Cześć, siemanko. Ogólnie z góry chciałam was przeprosić za to, że nie było vloga już ponad chyba miesiąc. No ale chyba dobrze wiecie, że jak nie ma weny, to ciężko jest w ogóle cokolwiek nagrać. No ale ja wolę włożyć jednak serce w ten materiał, tak? A nie po prostu nagrywać coś w ogóle z dupy i wiecie, będzie to takie okropne moim zdaniem. Jeśli chcę nagrywać materiał, to chyba powinnam jednak dać coś z siebie, nie? A nie żeby tak było, tylko żeby było, nie? No, nie. I ogólnie chciałabym ci poruszyć dwa tematy. Pierwszy temat to będzie to, że dziewczyny są sobie jakieś ogólnie, no choćby zazwyczaj są, no raczej są to nastolatki. Takie ogólnie mówię o takich pustych, bardziej głupich nastolatkach, które zobaczą jakiegoś chłopaka, zazwyczaj fama w internecie. Ogólnie chodzi mi o jego bardziej zdjęcie, na przykład profilowe, czy coś tam, czy awek. I od razu zaczynają pisać, jak one go to bardzo kochają i w ogóle, przecież jestem w tobie zakochana, a tak naprawdę nie wiesz, jaka ta osoba jest, czy choćby po tych pytaniach, tak? Widzi może tam parę pytań, przeczyta parę pytań, czy tam odpowiedzi raczej. Zobaczy jego zdjęcie i od razu twierdzi, że go kocha, no ale bez sensu, nie? No bo jak można kogoś kochać po tym, jak on wygląda, czy po tym, co pisze? No bo przecież wiadomo, że ja na przykład też nie zawsze piszę prawdę na tym asku, czy raczej staram się pisać prawdę, tylko że po prostu chodzi mi o to, że nie zawsze jest to raczej takie bardziej podkoloryzowane, że, tak, że te pytania tak, znaczy te odpowiedzi w sensie, że nie odpowiada się zawsze tak dokładnie, jak jest realistycznie, co nie? Nie. No więc wiecie, powinno się bardziej chyba jednak zwracać uwagę moim zdaniem, no ja oczywiście patrzę bardziej na charakter niż na cechę osobowości, charakter, czy sam po prostu ogólnie wnętrze, niż na wygląd. Wygląd moim zdaniem to powinna być taka raczej druga kwestia tego wszystkiego. Tego ogólnie patrzenia na całą osobę, nie? Więc następną kwestią, którą chciałam poruszyć w moim dzisiejszym vlogu, ogólnie też będzie to raczej ask. No cały temat vloga będzie o asku raczej i tak chyba nazwę materiał. Więc jest to hejtowanie z anonima, nie? Chyba każdy się z tym spotkał i... Znaczy każdy, kto ma aska oczywiście, wchodzicie sobie na aska. Nagle, o, na przykład u mnie na telefonie wyświetla mi się po prostu komunikat, że dostałam nowe pytanie. I tak sobie w głębi duszy gdzieś tam myślę, no, żeby to tylko był hejt, bo naprawdę można się pośmiać z tego, co ludzie piszą, bo naprawdę nikt z tych osób, które tam piszą, mnie nie zna. Ja ogólnie tak mam, bo mnie to bardzo naśpieszą, takie te hejty różnego typu i to szczególnie z anonima, że ktoś nie ma odwagi, bo jeśli ja już coś piszę i wyrażam swoją opinię na dany temat, to odznaczam tego głupiego anonima, nie? A naprawdę nie znacie mnie, bo nie wiecie, jaka ja naprawdę jestem. Może widzicie niektóre rzeczy po vlogach, po moich odpowiedziach, po moim pisaniu i tym podobne, chyba że ktoś mnie naprawdę zna tak bardzo blisko, ale jest to naprawdę, naprawdę znowu, jest to parę osób i no. Jednak mało kto wie, jaka ja jestem, tak. Te hejty, tak zauważyłam, że raczej są odnośnie wyglądu czyjegoś, bo co, dziewczyna jest na przykład ładna, a oni ją hejtują, że jest brzydka. I to zazwyczaj piszą tak samo dziewczyny, które nie mają własnego życia i tylko po prostu zazdroszczą, nie? No więc to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że taki krótszy, ale że wam się właśnie spodobał i że zrozumiecie o to, co mi chodziło, bo nie zawsze da się mnie zrozumieć, ale mam nadzieję, że jednak coś wynieście z tego, co tutaj sobie Oliwka gadanie. No więc dziękuję jeszcze raz za wszystko, łapkujcie, jak się spodoba i no. Cześć!